kolejny raz poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zabierzowie razem z pedagogami szkolnymi zorganizowała imprezę dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Zabierzów. Tym razem gościmy w Radosnej Nowinie w Piekarach w Liceum Ogólnokształcącym, które mamy pod opieką. Kiedyś byłam tutaj na rozmowie z księdzem dyrektorem i pomyśleliśmy, że to jest taka dobra idea integracji dzieci niepełnosprawnych ze sprawną młodzieżą. Korzystają obie strony. Takie spotkanie odbywa się w naszej szkole nie po raz pierwszy, aczkolwiek po raz pierwszy z gminą Zabierzów. Mamy współpracę stałą z ośrodkiem w Zatorze. Z tego ośrodka również przyjeżdża spora grupa i dzieci, i dorosłych ludzi po to, żeby z nami świętować karnawał, jednocześnie wcześniej wystawiać swoje jasełka. Z gminą Zabierzów, z tą grupą spotykamy się po raz pierwszy, aczkolwiek myślimy, że to jest jakiś początek naszych spotkań. To, co najważniejsze w tych spotkaniach, to fakt, że młodzież uczy się, że chorzy są normalni, żyją może trochę inaczej niż my, ale że można do nich podejść, można z nimi porozmawiać i przede wszystkim uczą się takiego otwarcia na świat, który jest może trochę inny niż ich świat, ale może im bardzo dużo pokazać. Może ich nauczyć cierpliwości, innego postrzegania świata. Oni się bardzo przygotowują zawsze do przyjęcia naszych gości. Wymyślają pewne stylizacje, pomysły na to, jak to spotkanie będzie przebiegało. Później rozmawiamy o tym, jacy są ci chorzy, jakie są ich problemy, co ich może zaniepokoić, żeby byli też świadomi tego, w jaki sposób się zachować, kiedy przyjeżdżają. A potem chorzy z Zatora wystawiają tutaj najczęściej jasełka. Bardzo się cieszą też na tę okoliczność, szczególnie, że ogląda ich zdrowa publiczność. Jest to dla nich bardzo ważne. Chorzy bardzo to przeżywają. Zresztą właściwie cały rok nie pytają, kiedy tu przyjadą. Jest to dla nich taka ważna bardzo uroczystość. To jest trochę tak, jakby młodość brała pod rękę starość, a starość, choroba, też bardzo wiele uczyła. Ja nauczyłam się tego, że trzeba wierzyć w tę młodzież, że oni mają w sobie bardzo dużo potencjału i bardzo dużo dobroci. A chorzy mają bardzo wiele radości, którą obdarowują. Taką rzeczą, którą najbardziej z tego zapamiętam, to były pewne obawy przed tym balem, co do tego, czy będę umiał się odpowiednio zachować w stosunku do tych osób. I myślę, że zaobserwowałem to również u kilku innych osób. Jednak ostatecznie przede wszystkim radość tych ludzi i też nasza radość z tego, co robiliśmy, sprawiła, że była to fajna przygoda i fajne doświadczenie. Na pewno przydatne w przyszłości. Nieważny jest wiek, warto im pomóc i warto się nimi raz na jakiś czas zaopiekować i sprawić im radość. Przygotowany jest program artystyczny. Są też muzycy krakowscy, którzy będą dzisiaj dla dzieci grali. Przyjeżdżają dzieci, młodzież z rodzicami i mam nadzieję, że będzie wesoła zabawa. 21 raz, więc już kawałek imprez jest za nami. Od stycznia ubiegłego roku dzwonią, gdzie będzie Mikołaj. Przeżywają bardzo. Dzwonią do mnie nawet do domu w niedzielę, czy dostaną zaproszenie. Powstały z myślą o tym, że te dzieciaki wychodzą w ogóle z domów. Teraz czasy się zmieniły, więc te dzieci więcej wychodzą. Natomiast myślę sobie, że mogą się spotkać, wspólnie pobawić, wspólnie spędzić czas. Że wiedzą, że ktoś jest, jakby są też przyzwyczajone do tego. Raz w roku spotkają się z Mikołajem z okazji Dnia Dziecka, czują więź ze sobą. Integrują się, wiedzą, że nie tylko są sami w środowisku. Jak wszystkie dzieci, takie zwyczajne, normalne, radosne, trochę smutne, dotknięte tą krzywdą, którą mają, cierpieniem. No są po prostu takie jak wszystkie inne dzieci, różne. Od początku funkcjonowania szkoły współpracujemy z poradnią psychologiczną, pedagogiczną w Zabierzowie. Współpraca przebiega bardzo owocnie. Oprócz badań pedagogiczno-psychologicznych również organizujemy tu różnego rodzaju spotkania, warsztaty. Stwierdziliśmy, że zorganizujemy taką imprezę okolicznościową Mikołajki dla osób niepełnosprawnych z gminy Zabierzów. Imprezę przygotowywali też uczniowie naszej klasy, przedstawienie Mikołaj, za którego przebrany nasz uczeń, koncert.
przy którym będziemy również zabawiać dzieci, ludzi niepełnosprawnych. Nasza młodzież przebrana w mikołajki, śnieżynki, renifery będzie zapraszać do wspólnej zabawy, żeby też odczuli, że to jest taka impreza nie tylko siedząca, ale że również oni jako niepełnosprawni na wózkach mogą pobawić się i potańczyć. Młodzież bardzo się angażuje. Na początku są może zaskoczeni, zastanawiają się, jak to przygotować, ale potem bardzo szybko pojawiają się scenariusze, pomysły, empatia, zgłaszają się chętnie do tego, żeby zabawiać te osoby niepełnosprawne, żeby czuły tu się zadowolone, szczęśliwe. Sam charakter szkoły tutaj w Centrum Edukacyjnym Radostanowina 2000 jest mocno związany z charyzmatem świętego Wincentego a Paulo, czyli służbą dla ludzi ubogich, ludzi, którzy w różny sposób próbują być wykluczani z naszego społeczeństwa, a są ludźmi pełnowartościowymi, którzy do naszego społeczeństwa mogą wnieść bardzo dużo dobra. Dla nas to jest wielka szansa przekazać również naszym uczniom, że praca, działanie jest zaszczytną służbą. Chcemy też zaszczepić w nich poczucie, że warto tak naprawdę robić coś dla innych. Strach pojawił się tylko na początku, przed tą pierwszą akcją, kiedy nie wiedziałam, czego oczekiwać, ale to bardzo szybko minęło i okazało się, że tych ludzi naprawdę nic od nas nie różni i taki wózek inwalidzki nie jest na przykład barierą przed tym, żeby tańczyć razem i razem się bawić. I takie akcje naprawdę otwierają oczy i myślę, że to bardzo ważne, żeby w szkole katolickiej właśnie w ten sposób otwierać oczy i uczyć młodych ludzi. To też będzie wartościowe spotkanie dla tych, którzy będą mieli okazję pobawić się z tymi dziećmi. Też dzisiaj jest dużo więcej ludzi niż na poprzednim balu, także to też będzie dla nas niemałe wyzwanie. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli kontaktu na przykład z osobami niepełnosprawnymi, myślę, że to jest coś, co bardzo poszerza horyzonty i właśnie otwiera oczy na drugiego człowieka. Ktoś niepełnosprawny naprawdę potrafi cieszyć się z życia i naprawdę widzi potrzeby drugiego człowieka, jest w stanie zrozumieć cierpienie. I myślę, że może być tym samym nawet krok bliżej do zbawienia niż my. To są dzieci i młodzież i dorośli w wieku powiedzmy od 3 do 30 kilku lat. Większość z nich to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Niektórzy mają takie diagnozy jak autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawni ruchowo, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tacy, którzy pozostają pod opieką poradni. Dopóki Adi nie był chory, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest tyle dzieci chorych i przynajmniej nie czujemy się tacy samotni w tym, że jest nasze dziecko chore. I fajnie widzieć, że są ludzie, którzy nas wspierają w tym, że tak jest i pamiętają właśnie o dzieciach niepełnosprawnych. W gronie swoich najbliższych nie mamy osób, które mają jakoś bardzo, bardzo chore dziecko, więc w tym momencie tylko poradnia jest jakby takim wsparciem dla nas. Cierpi na autyzm. Owszem, każde wsparcie jest dobre, bo tak na dobrą sprawę jest to choroba, której chyba nikt do tej pory nie wie, jak, na czym polega do końca. To jest takie trochę działanie po omacku. Najtrudniej jest zawsze zaakceptować to. Trochę to czasu zajmuje, a co najpiękniejsze, że zaczynamy cokolwiek widzieć, że są jakieś zmiany, że coś jest pozytywnego, coś się dzieje, pozytywne światło w tunelu. Zresztą on jest tak pogodnym dzieckiem, że warto cokolwiek w jego kierunku robić. W balu charytatywnym, który jest organizowany właśnie tutaj dla osób niepełnosprawnych, biorę udział już w tym roku drugi raz. Ja byłem w szoku, gdy zobaczyłem, że pewien pan, który jest naprawdę grubo po 50, z ułomnością tańczył, bawił się lepiej niż nie jeden z nas na zabawach na dyskotekach. Radość naprawdę promieniuje z tych ludzi. Rzeczywiście cały rok przygotowują się na to, aby tu do nas przyjechać. Oni tutaj dają cały siebie, pokazują i ja w pewnych momentach naprawdę miałem łzy w oczach, widząc te osoby, które pokazują nam właśnie, że co z tego, że my mamy jakąś ułomność, że czegoś nie potrafimy, że czegoś nie możemy zrobić, jeżeli całym sobą będziemy starali się, jeżeli całym sobą będziemy chcieli coś dokonać, to naprawdę praca i wychodzi naprawdę, no, i wychodzi to fajnie. No wiadomo, dla osób niepełnosprawnych nie ma zbyt wiele atrakcji, a my tutaj organizujemy coś takiego, że mogą posłuchać tutaj właśnie koncertu, który przygotował zespół z Krakowa. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nikogo nie traktuje z góry. Każdy jest stworzeniem Boga i urodziliśmy się tacy, a nie inni, prawda? No i trzeba z tym żyć. Wydaje mi się, ludzie niepełnosprawni pokazują, że naprawdę można i można cieszyć się z tego, czym Bóg nas obdarzył. My często nie doceniamy tego, że mamy, prawda, zdrowe ręce, że potrafimy chodzić normalnie, prawda? A oni
cieszą się i pokazują tym, że jednak można nawet bez tego. To miejsce powstało dzięki szczególnemu spotkaniu. Wiele lat temu ksiądz Bronisław Sieńczak, który jest twórcą Radosnej Nowiny, spędził wakacje w Lourdes i tam spotkał panią Józefinę Gebert, która wtedy przyjechała do Lourdes, aby prosić Pana Boga o szczęśliwą starość. Miała wtedy 60 lat. Pani Józefina żyje do dzisiaj, ma teraz 98 lat i naprawdę jest w znakomitym zdrowiu. Wymienili adresy, zrobili pamiątkowe zdjęcie, zaczęła się korespondencja. Na rok 2000 zgromadzenie chciało uczcić narodzenie Chrystusa w sposób szczególny. Postanowiono zbudować w Piekarach naprzeciw Tyńca wspaniałą szkołę. Szkołę XXI wieku, która będzie dawać szansę młodym ludziom, którzy nie są ze specjalnie zamożnych rodzin, ale są zdolne. Którzy może nie mieliby wielkich szans ukończyć dobrych szkół, dać im taki start w życie. Pani Józefina Gebert była naszym wielkim mecenasem, postanowiła swój majątek przeznaczyć na rozwój tego dzieła. Pokolenia już teraz młodych ludzi mogą tak naprawdę nie tylko uczyć się, ale rozwijać i to wszechstronnie rozwijać we wszystkich praktycznie kierunkach. W naszej szkole funkcjonują już od lat wymiany międzynarodowe z Argentyną, z Dominikaną, wyjeżdżają do Włoch, Francji, Hiszpanii, do Belgii, w Chicago, Ampleford, do Anglii. Mają poczucie wspólnoty. Tego brak chyba we współczesnym świecie. Przychodzą tutaj osoby, aby mieszkać w internatach i uczyć się w naszej szkole. W internatach mieszka teraz około 290 osób. Są najróżniejsze warsztaty, pracownie, które czekają na naszych uczniów, fantastyczna baza sportowa, niesamowicie zaangażowani nauczyciele, którzy mają coś tej Bożej iskry, że nie tylko uczą, ale tak naprawdę wychowują, sprawiają, że ci młodzi ludzie po prostu wychodzą z tej rodziny, z tego domu Radosnej Nowiny, na pewno dojrzajsi. Ten bal dużo mi dał, to znaczy otworzył oczy na takie inne problemy niż ja się na co dzień borykam tam. Zrobić zadanie domowe na czas, czy nauczyć się czegokolwiek, albo jak wrócić do domu na weekend. Tylko takie szersze spojrzenie, szerszy kontekst, bo wcześniej byłam jedynie wolontariuszką w domu dziecka, ale z chorobą się nie spotykałam na co dzień. Niepełnosprawność to nie jest taka właśnie ułomność, jakaś wada. Po prostu ci ludzie nie skupiają się tylko i wyłącznie na swoim cierpieniu, bo potrafią, żyjąc z nim na co dzień, potrafią cieszyć się z takich drobnych rzeczy. Na przykład jak ktoś bardzo długo nie chodzi, to się cieszy, że zacznie stawiać te pierwsze kroki. Myślę, że to są takie magiczne momenty wręcz. Zaprzyjaźniłyśmy się z tymi ludźmi. Myślę, że się to nie urwie. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. To jest takie... No, spotkania są bardzo miłe, wszyscy się znamy. Spotkanie z takimi samymi ludźmi, borykającymi się z tymi samymi problemami. Bardzo miłe, spędzony czas. Z każdej jednej imprezy, czy z Mikołaja, czy Dnia Dziecka i jest bardzo zadowolona. Dzieci i rodziny niepełnosprawne lubią integrację. Lubią być zaproszeni, lubią być ze sobą i lubią być wśród ludzi życzliwie do nich nastawionych. I szkoły takie są. Gościliśmy wiele razy w szkołach w gminie Zabierzów. Teraz przyszedł czas na gminę Liszki i liceum w Piekarach, które jest specyficznym liceum. Nastrój, który tutaj jest, już mi się udziela i jest niezwykle radosny. Dla mnie jest to o tyle szczególne, że pochodzę z Zatora. Znam tych ludzi nie od dzisiaj. Większość kojarzę i no, czasami włączałam się w różne akcje. Pracowałam tam jako wolontariusz przy hipoterapii. I dla mnie niesamowite było przede wszystkim to, że nie sami ci ludzie, których znam i z którymi jednak czasami spędzałam trochę czasu, o ile widzieć ludzi z mojej klasy, którzy w zupełnie nowej sytuacji, którzy zachowują się, no po raz pierwszy widziałam ich w sytuacji, w której muszą wykazać się pewnymi zdolnościami, jak dorośli ludzie. I było to dla mnie piękne, kiedy widziałam na przykład chłopaków, którzy tak jak dżentelmeni zapraszają kobiety niepełnosprawne do tańca, czy po prostu było niesamowitym doświadczeniem dla mnie. Widzieć, że ludzie, którymi jestem na co dzień, potrafią zachować się tak, jak powinni. Można żyć nawet w sytuacji, kiedy czasami wydaje nam się, że wszystko stracone, że nie ma już nadziei. To są ludzie, którzy sobie z tym radzą i potrafią pokazać, że jeśli człowiek przezwycięży swoje słabości, to może wyjść z tego jeszcze silniejszy.
Oliwka ma kontakt z dziećmi, kontakt z dorosłymi, a na co dzień takiego kontaktu nie ma, więc cieszymy się z takich imprez i będziemy korzystać jak najwięcej. Podczas takich zdarzeń też jest dużo okazji do kontaktów takich mniej formalnych, także rodzice czują się bardziej swobodnie, dzieci też bardziej swobodnie. Myślę, że to generalnie dla przyszłej terapii też ma bardzo dobry wpływ. Oliwka trafiła do nas, jak miała 7 miesięcy. Potrafiła się tylko odrobinę przemieszczać na jeden bok. Śledziła światło, odrobinę reagowała na muzykę. Praca od takich absolutnych podstaw. A teraz proszę bardzo, Oliwka umie już dużo, prawda? Już biega, sama zaczepia. Dużo potrafi się coraz więcej skupić na zajęciach, więcej mówi. Jest niezwykle wdzięcznym dzieckiem społecznie. Bardzo lubi wszystkie dzieci, lubi panie, jest bardzo ufna. I takie imprezy myślę, że też są dla niej potrzebnym doświadczeniem, bo my pracujemy tylko w małej salce, prawda? Co najwyżej z paroma dziećmi, jeśli jesteśmy w Radwanowicach w sali doświadczania świata, a tutaj no, mogła spróbować funkcjonować w wielkim hałasie. Nie płakała, bardzo się nie bała, a tutaj biega po sali, nic ją nie peszy, że jest dużo osób. Nie byłam aż tak bardzo załamana. Przyjęłam to, bo wiedziałam od początku. Także pokochałam ją, nieważne jaka będzie później. Także przyzwyczaiłam się do tego, co jest. Myślałam, że będzie gorzej. A wydaje mi się, że traktuję ją jak normalne dziecko. Nie traktuję jej jak dziecka chorego. Ona umie chodzić, zaczyna mówić. Dziecko umie bardzo kochać. Głaskać, poprawiać mi włosy, poprawiać okulary, przykrywać mnie. I takiej wzajemnej miłości chyba. Znakomity pomysł, gdzie jest mnóstwo młodzieży, takie bardzo pozytywne miejsce, gdzie młodzież się dużo uczy czynić dużo dobrego, prawda? I cieszę się, że mam okazję tutaj być. To zależy od ludzi, zależy od osób, które organizują tego typu przedsięwzięcia. Jak jest dużo życzliwości, myśli się o osobach niepełnosprawnych, którym się życiowo nie powiodło i tych osobach chorych. Ważne jest to, żeby było wiele osób wrażliwych na ludzkie nieszczęście, a myślę, że my taką gminą jesteśmy. Takie życie jest naprawdę niezwykle trudne, jeśli ma się dziecko niepełnosprawne, jeśli dziecko jest chore. To każdy to przeżywa, jeśli ma wokół siebie życzliwe osoby i osoby, które wspierają, to na pewno jest każdemu o wiele łatwiej. W naszej klasie w tym roku przypadł zaszczyt organizowania tego balu dla ludzi z Zabierzowa. I w sumie nasze podejście tak zmieniało się, bo na początku oczywiście to jest grudzień, więc dużo nauki, ale z czasem coraz bardziej się w to zaangażowaliśmy i teraz na pewno jak widzimy efekty, przed chwilą tańczyłam z niepełnosprawnym chłopcem i taka radość na jego twarzy dała taką satysfakcję, że zrobiliśmy to i że dajemy im radość. Jeszcze brakuje nam, ludziom, społeczeństwu takiej naturalności. No, ja to podam na przykładzie sklepów, w którym są już niby bariery przełamane dla niepełnosprawnych, ale na przykład ubrania w sklepach są tak wąsko rozstawione, że bardzo trudno wózkiem przejechać niepełnosprawnemu. Więc z jednej strony jest takie ogólne myślenie i to dobrze, ale jeszcze w takiej mentalności, w takiej naszym codziennym życiu nie widzimy tych potrzeb takich na bieżąco. Robi się szerokie drzwi, a gdzieś za wysoko klamkę montuje. W takich drobiazgach jeszcze nam brakuje tego myślenia o tym, że są inni, którzy mają inne potrzeby. My, ludzie, którzy nie są niepełnosprawni, zmieniają swoje podejście, jesteśmy bardziej otwarci, no to też tym niepełnosprawnym pomagamy przełamywać barierę, bo często w nich jest ogromna bariera. No, trochę jest im trudno poprosić o pomoc, a kiedy my jesteśmy bardziej otwarci, no to oni się też otwierają. Nie da się chyba tak niepełnosprawności traktować jako swoją codzienność, być ją zachwyconą, ale można się może przyzwyczaić i myślę, że szalenie ważne jest, żeby ludzie sprawni w tym pomagali. To jest bardziej chyba po naszej stronie jednak. Pomaganie, czyli myślenie, bycie z nimi, traktowanie ich naturalnie, normalnie, nie robienie bo wjechał wózek czy dziecko niepełnosprawne, tylko tak normalnie podchodzenie i jak każdego z nas traktowanie. Ta pomoc nie może być od święta, ale muszę o tym myśleć codziennie. Muszę zauważać, nie wiem, w autobusie, w tramwaju, że ktoś jest i ktoś się krępuje na przykład poprosić o pomoc i że jednak jest po mojej stronie ta inicjatywa. Dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzinom życzyłabym miłości, ciepła rodzinnego i życzliwości wszystkich wokół.